spójrz na podpunkt C, tutaj znamy sinus, no i zauważcie, że to wyrażenie, czyli sinus 90 stopni odjęcia alfa, to będzie inaczej kosinus, czyli my wiemy, że kosinus alfa to będzie 1/2. Mamy sinus kosinus, podstawiamy to sobie do wzoru na jedynkę trygonometryczną. Czyli sinus kwadrat alfa to pierwiastek z 3 przez 2 do kwadratu plus 1/2 do potęgi drugiej. No i sprawdźmy, czy otrzymamy 1. Czyli pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, 2 do kwadratu 4, tu mamy 1/4, 3/4 plus 1/4 to 4/4, czyli 1, czyli taki kąt jak najbardziej istnieje. W podpunkcie D znamy sinus i zauważcie, że to wyrażenie to będzie kosinus, czyli wiemy, że kosinus alfa to 3/5. Skoro znamy sinus kosinus, podstawmy to sobie do wzoru na jedynkę trygonometryczną, czyli tutaj mamy tak 2/5 do kwadratu, dodać 3/5 do kwadratu, no i sprawdźmy, czy tutaj otrzymamy 1, czyli 4/25 plus 9/25 to będzie 13/25, to oczywiście nie jest równe 1, czyli nie istnieje taki kąt ostry. Spójrzmy na podpunkt E, tu mamy kosinus 90 stopni odjąć alfa, no to spójrzmy, mamy to wyrażenie tutaj, czyli to będzie po prostu sinus alfa. Czyli sinus alfa to 2 pierwiastki z 5 przez 5, mamy sinus i kosinus, czyli wykorzystujemy ponownie wzór na jedynkę trygonometryczną. No to tak, sinus kwadrat otrzymamy wówczas, gdy podniesiemy sobie wartość tego sinusa do potęgi drugiej. Podobnie kosinus kwadrat byśmy chcieli mieć równa się 1, tak? I to musimy sprawdzić. Czyli 2 do kwadratu 4, pierwiastek z 5 do kwadratu to 5, 4 razy 5, 20, 5 do kwadratu 25, pierwiastek z 5 do kwadratu to 5, 5 do kwadratu 25, czyli otrzymamy 25/25, a to faktycznie jest równe 1, czyli taki kąt alfa jak najbardziej istnieje. No i spójrzmy na podpunkt ostatni. Tangens 90 stopni odjąć alfa to będzie 1 przez tangens alfa. No i wiemy, że to jest równe pierwiastek z 2 przez 2, czyli spróbujmy z tego wyznaczyć tangensa, czyli tangens razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 2 tangens alfa, 1 razy 2 to będzie 2, obustronnie podzielimy przez pierwiastek z 2, czyli tangens kąta alfa to będzie 2 przez pierwiastek z 2, no i musimy jeszcze pozbyć się niewymierności. Czyli 2 razy pierwiastek z 2 to 2 pierwiastki z 2. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. Zauważcie, że to nam się ładnie redukuje. No i otrzymaliśmy, że tangens alfa równa się pierwiastek z 2, co zgadza się z tym, co mieliśmy podane w zadaniu, czyli jak najbardziej taki kąt alfa istnieje.